No to witam wszystkich we wtorek 13 sierpnia 2024 roku. Ja mam dzisiaj dzień wolny i także go postanowił spędzić wbrew temu, co niektórzy go dają, że rowerzyści to nie robi, że w ogóle robić trzeba, że słuchać rozkazów jakichkolwiek. Nie ze mną te numery, słuchajcie. Takie sztuczki nie ze mną, Brunner. Zapominasz, z kim mówisz. Albo gadaj, o co ci chodzi, albo nie zawracaj mi głowy. Dobra. Dzisiaj jademy trasa pustynno roweronu. Będzie trochę keszy też do zbierania. A ja was witam z miejscowości Rudy. Tam jest opactwo cysterskie, które też będziemy dzisiaj oglądać, ale też najprzód jademy na Kesze i jest pewna zmiana w moim wyglądzie. Słuchajcie, ostatnio żeś miał pokrzywiony, dzisiaj też jeszcze mam pokrzywiony ten daszek. Nie wiem, co się to z tym stało, ale tak to jakoś dziwnie wygląda. Dzisiaj też już mam po raz pierwszy nowe galoty, stare, a jednak nowe. Także fajną rzecz. Dobra, pachnie tutaj świeżo zasieczoną trawą. Jest w 8:30 rano, więc nie godzimy, tylko jadymy. No i zgodnie z zapowiedzią mamy jeszcze kesza. Poszło to dość łatwo. Fajnie. Widzicie, ja nie pokazuję, to jest tajemny ton. To przede wszystkim wzbudzałoby, o, nawet kości jakieś tutaj się wzbudzałoby zainteresowanie tym niektórych, ale jest klipszok zdobyty. Takie dość charakterystyczne miejsce tutaj, więc tylko tyle wam pokażę. Opactwo cysterskie Rudy. Pętla rowerowa Lasy Rudzkie. No, przejechaliśmy tę pętlę. Później tam wlezymy do środka. Ale najprzód jedziemy po kesze. Boską figurę Matki Bożej Santa Maria Regina Celi ora pro nobis. Do Kuźni Raciborskiej 10 km. No, byliśmy tam niedawno, a jakieś 2 dni temu w niedzielę. Nie, co ja tego dam, bardzo Boże, że był raczej tydzień temu. Dla turystów pamiątki, dla rowerzystów, śląsk lubiących, czytających. To coś do mnie. No, tutaj mamy szpital doktora Juliusza Rogera, dawniej zakład świętego Karola, zbudowany w 1858 roku w stylu historyzmu z elementami neogotyku angielskiego. Przebudowany w 1910 i niedawno pewnie też wyremontowany. Także ładny obiekt. A Kesza niestety nie udało się tutaj znaleźć. Tam jeszcze mamy jakiś denkmal. To jakaś tabula. No mamy cały dzień dzisiaj, więc nie ma w coś pychać.
za Tomulę, 4 województwa, małopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie. Dolny Śląsk, no to jest Górny Śląsk akurat, tutaj. Aha. Podsterski zespół klasztorno-pałacowe, diecezjalne, sanktuarium Matki Bożej Pokornej, bazylika mniejsza diecezji gliwickiej. Kościół cmentarny świętej Marii Magdaleny, proboszczwo parafii rzymskokatolickiej, cysterskie, kompozycje krajobrazowe, Ród Wielkich, południowo-zachodni, szlak cysterski łączący Europę. No proszę. No cystersi tutaj byli. Aus, Klein, Rauden. No to mamy ślady po Niemcach. Aus Jankowitz, aus Rinnersdorf. Aus Gross Rauden, czyli Wielkie Rudy. Proszę. Unseren Helden. 1914-1918. No to pierwsza wojna światowa. Aus Stodol. Czyli Stodoły, to jest obecnie Tajla Rybnika. Tam była granica. A tutaj co mamy z tyłu? Nic nie mamy. A więc tak to tu fajnie wygląda. Nie wiem, tutaj się też wjechał, nie wiem co to za miejsce, budynek jakiś mieszkalny. Na plac, żebyś nie wjechał. Wjechał, to można plac. Ja, wszystkie harczki do policji. Harczki do aby się tam opalały. A więc musimy jechać. Na razie żeby zajęty zbieraniem kieszy tutaj. No, jednego z nich już tutaj blisko mamy. Brama, teren prywatny. Tu mamy las. Bieżąca prędkość 6,5. No i bardzo dobrze. Las. Teraz co z tym lasem jest? Aha. No jeszcze do traktoru wjadymy. Nie wiem, czy będzie dzisiaj kolejka wąskotorowo, ale... O, już Sekesza trochę przejechał. Dobra. W każdym razie miejscówka fajno. Dzisiaj będzie dużo lasu. Jak to w tych okolicach jest. Taki chodniczek nad rzeką Rudą. Prawdopodobnie zawiezie mnie w stronę opactwa. Tutaj nie wiedzie jeszcze trasa rowerunu, ale mam nadzieję, że tam się wyjadę. Jest most nad Rudą. Także super. Jest szlak zielony do Siewiczki. Przejechany przeze mnie. Kurde, ja tu... Dotarł przypadkiem do innego kosza. Ale jest problem, mugole. Tutaj mamy taką kapliczkę ze szkła. No fajnie, fajnie. Ponoć tutaj też straszy, ale jo. Nie stwierdzę niczego takiego. Słuchajcie, są my w Rudach Raciborskich, dalej w parku. Tutaj z tą
pomnik żołnierzy poległych w czasie wojen napoleońskich. Został wybudowany w stulecie tych wydarzeń z roku 1813. Rozebrały go władze komunistyczne na przełomie roku 1969-70. Podzielił on los wielu zabytków i miejsc, które komuniści uznali za nieodpowiednie dla władzy robotniczo-chłopskiej. Potraktowano go zapewne za niemiecką spuściznę tych ziem i zniszczono. No i mamy taką oto kapliczka. Figura Matki Bożej z różańcami, dwoma, a nawet trzema. Ładne, super. A tutaj mamy widoczek na opactwo, na byłe opactwo cystersów w Rudach. Ja tam jeszcze podjadę, żeby wam to pokazać też w środku. I to jest dalej teren opactwa, dawnego opactwa cysterskiego w Rudach. Pomnik przyrody, cysterstum przypułkowy. A my teraz udajemy się właśnie do opactwa. A, są mi stacje drogi krzyżowej. No proszę. Ja wiadomo, że to jest opactwo, nie?
I tutaj właśnie mamy opactwo cysterskie założone przez cystersów w 1258 roku. Po II wojnie światowej była to ruina. Zostało niedawno wyremontowane. A jeśli chodzi o historię cystersów w tym rejonie, to jest ona bardzo, bardzo bogata. Słuchajcie, znalazłem kolejnego kesza. Tutaj się ktoś pisał, że jest Czechowic-Dziedzic. A ja dopisałem, a ja z Ligoty, koło Czechowic-Dziedzic. I też pozdrawiam wszystkich. Fajnie. No w tym też jakieś dźwięki wydaje. Słuchajcie, nie wiem, kto normalnie umieszcza produkty spożywcze w takich skrytkach. Ale ja na pewno tego jeść nie będę. Jeszcze chyba jaja robi. Ale fajna miejscówka. No tak. W tym miejscu przy drodze zwanej jako zakazana jest ustawiony kamień na pamiątkę upolowania w dniu 15 września, nie, listopada 1780 roku dzika, który ważył 5 centnarów. W tym czasie tereny te były pod władaniem pruskim, zgadza się. A pruski centnar wynosi 51,45 kg. No to spory. Łatwo sobie wyliczyć wagę ustrzelonego dzika. Nazwa drogi też ma podłoże historyczne, zakazana, ponieważ kiedyś nie było wolno tutaj nikomu chodzić, bo goście księcia nie życzyli sobie żadnych świadków swoich zabaw i polowań. No i tutaj się cofnę, tam dalej nie jada, bo tam już byłem 4 sierpnia, że jeszcze jest przy tym kamieniu dzika 5-centnarowego, czyli spory. Jednostki wracą na właściwą trasę i tak czy inaczej zetknę się z tą trasą, z którą jechałem 4 sierpnia i wjadę też na teren województwa opolskiego, taka kaplica Marii Magdaleny tam będzie, więc troszkę takie nawiązanie do poprzedniej rajzy, która tutaj była w tym rejonie. No, poprzednia rajza de facto była w Raciborzu, ale ta rajza przed nią właśnie była w tych lasach. I część teraz tej trasy, którą pojadę, się pokryje z nim. Jo. Jedno zapieprzył, bo ja się jeszcze nie podziwał kajmą zrobić futa. I generalnie rzecz biorąc, jak zrobię ta futa w tym miejscu, no to będę mieć już ta trasa zaliczoną. Wiecie, jest już 22 po 12. Tak więc no, spore opóźnienie, ale byłem tu już o 8 rano, nie? Widzisz, 4 godziny, że się zabawił w tych rudach, ale tam naprawdę tych keszy było mnóstwo. Ale spoko oko, mamy cały dzień. Jutro na 12.45 na rehabilitacja. Oczywiście ja z tymi rehabilitacjami nie odpuszczę. Siostra też już ze mną chodzi na rehabilitację. Nawet mamy tę samą rehabilitantkę, panią Justynę. Fizjometr Czechowice-Dziedzice przy ulicy Traugutta. Także polecam. Teraz taką małą bentlesę tu zrobię. Wcześniej, że wyjechał tutaj z lewej strony. A teraz się pojada tu i zamknę taką malutką pętelkę.
No to właśnie zacząłeś się pokrywać z poprzednią rajzą, która tutaj była, tam jest hajderówka. Widzieliście już to na filmie z 4 sierpnia. Natomiast ja teraz jadę tak samo jak żeś jechał od tej hajderówki w stronę Ławki Zakochanych. Jest też tam niedaleko platforma widokowo na pogorzelisko. W zasadzie no to już tam nic nie widać, bo no jednak te 20, a co ja godą, 32 lata od tego zgorania minęło, więc już tam dosyć spore strumy narosły. Tak więc nie wiem, czy tam będę podjeżdżał w ogóle na to, bo pokazywało się w czasie tej mywy ostatnio, więc myślę, że to dzisiaj odpuszczymy. No i tutaj się właśnie skręcę na tę platformę widokową. Widzieliście to już w trakcie rajzy z 4 sierpnia 2024. Trasa Niedźwiedzia wtedy była pokonywana. Tam ją w oddali widać. Może w każdym razie jest tu miejsce kaj. Lasy Gorały, Fest Gorały w sierpniu 1992 roku. Kuźnia Raciborsko, niedaleko jest. Jakieś 10 km. A więc tutaj się trasa pustynno pokrywa z niedźwiedzia. A my tym samym witamy was w województwie opolskim. Wjechaliśmy do województwa opolskiego teraz. Tak go tylko troszkę musnymy. I mimo tego, że jest to wtorek, normalnie dzień roboczy, domu wolne, to nawet dość sporo rowerzystów jest. Ludzie mają urlopy. No i formalnie też, także mi za taraj zapłacą. Ale to nie jest urlop, który ja chcę. Ja w ogóle nie chcę urlopu w tym roku, bo mi się nie chce iść na ulicę. Słuchajcie, widzicie, że osoby niepełnosprawne też mogą realizować. O, taki specjalny wózek z gęstą kierownicą, akumulatorowy. Akumulatorowy, no ale cieszę się, że człowiek nie siedzi mimo niepełnosprawności też realizuje. To się wchodzi. Bieżąca prędkość 8,2. Kaplica Świętej Marii Magdaleny.
terenowo śladem topca. Ale to nie jest geocache. Pieczęć. No i tutaj ponownie jeżdżamy do województwa śląskiego, powiat gliwicki. Opolskie już my opuścili, tak króciutko my tylko byli na jego terenie. Tu już się nie pokrywają te trasy, trasa niedźwiedzia i pustynna się nie pokrywa. No my dzisiaj robimy pustynną, bo o pustyniach to tu ani widu, ani słychu, nie? Raczej odwrotnie. Sierakowice. 50 metrów skręć w lewo, droga gruntowa. Oczywiście. To jest droga gruntowa. Nie. A jest. 30 metrów przybywasz do kasa pustynna. Pustynny szyfer włącza na prawo. Żółty szlak pieszy, turystyczny. No, no jadę tu. I jest zielony szlak rowerowy, Lasy Lickie pewnie. Nie przypominam sobie, żebym tu jechał, no ale możliwe, że ja. Ja tym szlakiem przejechałem. Taki stawy jak się tu mamy. Nie wiem po co ta siatka rozsunięta tutaj. Urodzenie elektryczne. Aha. Pas. 50 metrów skręć w lewo, droga gruntowa. Bieżąca prędkość 11,7. No, to teraz będzie trochę. Zapomniałeś, że ja mam rzadkie ze sobą przecież. To jest kaloryczne. No i jest piosek na drodze, w polu też. A więc trasa pustynna w końcu. Tak mówię, za tymi Sierakowicami, ale śpiewa pięknie. No w tym rejonie to ja chyba tu też nie jechał. Znaczy się na pewno te Lasy Lickie, że jechał, ale to teraz jadymy, bo Garmin mi wybiegł. No dobrze. No i jadymy na pustynię. Co niektórzy jeżdżą na pustynię do Tunezji. Latają tymi fligrami, płacą bólą, kurczę, roztomajte pieniądze. Tu co? Tu chyba jeszcze jakaś streka musiała być. Czym jest do... Ja, są pozostałości po lograch. Jak wygląda, jakby tu streka była. Widzicie? Po co to likwidować, żeby mogli trasę rowerową zrobić. No, są my na terenie nadleśnictwa Rudziniec. Tutaj mamy dostrzegalnia pożarowa.
wysoko na 37 metrów, czyli widok jest z niej od góry Świętej Anny, Poczantoria, Blachownia i radiostacja Gliwice. No proszę, to musi być naprawdę niesamowity widok. Szkoda, że tam się nie dobyliś i obejrzeć. Generalnie rzecz biorąc, wszyscy mają tutaj w pamięci ten tragiczny pożar z sierpnia 1992 roku. Pożar w Kuźni Raciborskiej. I przez to powstała tutaj ta infrastruktura, bo to są dość duże kompleksy leśne. Zachowaj porządek, na tym obiekcie nie znajdziesz kosza na śmieci. Opakowanie to tylko znikoma część wagi produktu. Dałeś radę przynieść śmieci do lasu? Dasz radę zabrać te swoje śmieci ze sobą. Dziękujemy. Oczywiście. A jo, z racji tego, że mamy tutaj taki punkt odpoczynkowy, zresztą bardzo fajna sprawa. Ściepiem se kask i na chwilę se lygnym, bo tak też można zrobić. Oj tak, jest fajnie. No to dobra, już stoł, słuchajcie, dzieło mi się tak z 15 minut, ale fajna sprawa, tak na razie. Oczywiście, jeżeli nikogo nie ma, no to jest ok wokoło. Jakby tu ludzie siedzieli, szwandrosili, no to byłoby słabo. No i dojechałem do jakiejś leśnej pustyni, słuchajcie. 40 metrów dojedź do trasa pustynna, Rudy Goszyce, łącza na prawo. Jasne. No, ja trzeba dać pozór, żeby co nie było, mija jak obok. Jest piosek, jest pustynia. No to mamy pustynia. Tutaj se nawet safari robił, ależ tu jest piesku. Wody, wody, pij. Ale leży ten piosek. Kurde. No. Ale to jeszcze nic w porównaniu z pustynią. O, tam nawet oaza jest. Słuchajcie, znalazłeś kesza nieopodal tej pustyni i co się okazuje? Nie ma żadnych wpisów. Mimo tego, że logowania były. Tym samym mi się to pierwszy raz zdarza, że ja jest pierwszy. Ale numer. Będę pierwszy. No i mamy miejscowość Łącza. 200 metrów trzymaj się lewej w Sierakowska. Jasne. Tutaj mamy dęknar, natura, tradycja, łowiec. A to przez 2002 roku. I kończy się więź Łącza. Załącza się zerwana.
No zasięgu nawet ty nie ma. No jademy na Sierakowice chyba. Jakoś tak. W każdym razie prasę już mamy zaliczoną. Bez względu na to, co się będzie działo. I jesteśmy w miejscowości Sierakowice. Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z 1675 roku. Konstrukcji zrębowej, orientowanej na nawę i zamknięte trójboczne prezbiterium. Otaczają soboty. Soboty to są tam z boku, nie? Od północnej strony do prezbiterium przylega zakrystia. Od frontu dobudowana jest wieża konstrukcji słupowej. No właśnie, tak dziwno, nie? Na ceglanej podmurówce ta wieża jest poprzedzona 20-wieczną kruchtą. Zwieńczenia wieży dopełnia ośmioboczny hełm namiotowy. Aha, to co jest u góry. Z kolei wieżyczka sygnaturki posiada hełm baniasty. Ściany kościoła, dach nad prezbiterium i nawą oraz hełmy na wieżyczkach pokryte zostały gontą. Kościół zbudował cieśla Józef Jozga. Wnętrze urządzone jest w stylu barokowym i tak dalej, i tak dalej. Jerzech przy tym kościele. Słuchajcie, niestety do środka nie dosiadłeś. To nie ma niedziela. Kesza też tutaj niestety nie ma. Ale kościół godny odwiedzenia. No, jest wtorek, więc raczej nic z tego. Tu jest właśnie zakrystia jakaś. Super. Pięknie to zrobione. Soboty. Tu jakiś stary krzyż. Es ist Vollenbrach. Es ist Vollenbrach. Soboty. No i słuchajcie, tutaj się można podziwiać na tej tabule. Sierakowice, Sierakowic. Jest szlajnięte po polsku i po niemiecku, jeszcze po śląsku powinno być. Rachowice, Rachowic. No mniejszość niemiecka, słuchajcie. To jest to coś tam na R. Rachowice. To co się rzuca w oczy, to po niemieckie oczywiście budynki. A jakby widać, że to po niemieckie. Charakterystyczne tam będzie taka studoła. Tutaj Bienału mamy kościół. My ten kościół 50 metrów, ale on jest częściowo, no, drewniany, częściowo murowany. Też mamy taki wjazd tutaj. Zobaczcie. No, pięknie wygląda ten kościół, ale częściowo jest zmurowany. Słuchajcie, kościoły są pozawierane, ale piękny kościół, też taki podobnej konstrukcji jak ten poprzedni. Te
też soboty, ale tutaj jak widać tamta tajla już jest murowana. Czyżby zgorało? Jest tu woda? Nie się zdawało umyć. Są tu jakieś biksy, ale wiadra biksy, ale nie ma wody. No słuchajcie, tutaj mamy taką grotę Matki Bożej z Lourdes. Fajna miejscowa, ale kaszyże nie znaszę tutaj. No ale już teraz nie będę zbaczał z drogi, mamy piątą, więc tylko takie, że przy trasie będę zbierał. Taką miejscówkę. No i zaś wjechałeś na jakieś zadupie, jakąś miejscowość na te. A nie wiem, nie pamiętam nazwy. Ja tu je pierwszy raz w życiu. Jakieś pod Gliwicami się szczędzę. To jest ta właśnie ten pozytyw tego roweru, że poznaję nowe trasy, które ktoś przejechał właśnie i udostępnił. Także polecam. Pan Marek na pewno zrobił kawał świetnej roboty. Panie Marku, jak pan to ogląda, bardzo serdecznie pozdrawiam z rowerowo-narciarskiego świata. Taki oto śląskie wiejskie klimaty. To jest ten czarny ze strony Śląsk. To jest miejscowość Smolnica. Pierwszy raz w życiu, że tu jest. Tak to czasami jest, że szukasz kesza i co? Znajdujesz? Znajdujesz coś takiego. Jedna kreska, czyli chyba nic nie ma. Nie jestem w ciąży. Przecież trochę brzuchaty, że je. No to wiecie, dzisiaj to już nie wiadomo, czy to chłopie, czy baby. Może chłopie w ciąży, może baba. No i już mamy 70 metrów skręć w lewo Górnicza. Ale wiecie, 700 metrów skręć w lewo Gliwicka. Powiem wam naprawdę wspaniałą rzecz. Chociaż jakby mi miał być, to też by była wspaniała, że w końcu potomek się jakiś zrobił. Nie wiadomo z czego, no ale by się zrobił. W końcu wie, że swobodnie, więc nie wiem jak to zrobić. No i zaraz przyjada pociągu do chałupy. Mimo tego, że też przyjechał tutaj po 8 rano. No ale tak to już jest. 200 metrów skręć w prawo w Lipowa. Siedemdziesiąt metrów skręć w prawo w Lipowa. Jesteśmy w stanicy. Tutaj jest kolej wąskotorowa, ona kiedyś szła do Gliwic aż z Rybnika. I
tutaj też dojeżdżają właśnie te przewozy turystyczne z Rybnika Stodołów przez Rudy. 40 metrów przybywasz do trasa pustynna Rudy Boszyce, łącza na prawo, bieżąca prędkość 4,9. A może nie z tej strony? Z drugiej strony to tu korzymy. Tutaj ludzie sobie dojeżdżają. Są przewozy turystyczne. Tam to po tym przeciekują. Bulat, który o tym informuje, że to szło do Gliwic, tu jest Bahnhof stary. I tutaj się jak kiedyś jechał. Tutaj jechał tym, jak ta streka idzie. Ta bana w zasadzie, bo tu bardziej bana dodają. Jak ona idzie właśnie od Rudów, gdzie to przejechał. Także też fajna sprawa tu jest. Jeśli się o to rozchodzi. Zobaczcie. Tutaj pokorzy bardziej. Są jeszcze Glajzy. Bardzo dobrze zachowane, wszystko tu dbają o to. Fantastyczna sprawa, zwrotnica. Jadę już ze stanicy na Rudy. Coś dużego tutaj chodziło na czterech nogach, czy to pies, a może wilk. Zawsze mam obawy. No i co do już. Bieżąca prędkość 11,7. A, chyba wilk, ale proszę. Nie zeżre. I tu mamy krzyż pokutny. Chociaż to krzyża w ogóle nie przypomina. Ale jest to ponoć krzyż pokutny tutaj w stanicy w lesie. Oczywiście był tu kesz. Ja już tu też kiedyś jechał, to jest skrzyżowanie drogi Ochojskiej ze Stodolską, drogi pożarowej, więc fajna rzecz. No, nie wiem czy to widzicie, ale są my przy stacji kolei wąskotorowej w Rudach. To już jest nieczynne dzisiaj, ale jeżdżą sobie tutaj te kolejki. No i fajnie, nie chcę jeździć. To jest fajna atrakcja. Nie wiem, czy tam będzie można wyjść. Chyba już raczej nie, bo to już pomału cima się robi. 450 metrów zawróć. W każdym razie jest tutaj bardzo fajna taka atrakcja. Zawyte. Normalna rzecz. Bieżąca prędkość 8,1. Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudach. Ale ja bym pokorzył to z drugiej strony, no to tam będzie 120 metrów lepiej. Dojedź do trasa pustynna Rudy Boszyce włącza. No i teraz już będziemy się pomału zbierać. Tutaj też trzeba dać pozór czasem, bo te cudziki tutaj realizują. Widzicie? Tam jest ta stacja. No już tylko z zewnątrz wam pokazuję. Tu są te rozmaite garaże. Tego wszystkiego. 40 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. Jasne.
Tak, no to złowiłeś ostatniego dzisiejszego kesza. Więcej już dzisiaj keszy nie będzie. Także fajna sprawa. Geocache nie jest to czasochłonne, ale naprawdę warto się w to bawić. Nawet po zmroku. W lesie, w którym podobno straszy. Do pysku wysz. Kesze są poukrywane zazwyczaj w prostomajtych dziurach. No. Więc tutaj widzicie, ale dajemy, żeby se tu był zamaskowany. Fajnie. A my co? Zalogowali się i jademy już do auta, są mi na szlaku zielonym, lasy ludzkie, więc nie pozostaje nam już nic innego jak tylko zakończyć kaszowanie i cisnąć ku aucie, a nie ma daleko. Mam nadzieję, że oczywiście to auto tam jeszcze stoi. No i widzicie, dołek, że w tym lesie ponoć straszy, a nie pomyślałem, że sam tu będę jechać teraz po zmroku. A więc, no ale ja światowej dni młodzieży to było, no proszę. To my się już taką aleją spotkali, właśnie w Kuźni Raciborskiej. No i teraz przez rzekę Rudę. Jak to pojadymy? No wprost. Odbierz. Niestety tej rzeki bo nie pochodzi. Mam wrażenie, że ten most w całej kolizji. Nie wiem, do tyłu światła już nie bywa kuda, bo on nie cały kilometr do auta. Jakoś to tam dotrzymy. Jest przy tym, że zamykam pętla. A jest, nie? Przy opaczki? 50 metrów skręć w prawo w Rogera. To nie. Na rampę w prawo w Kozielska. 70 metrów skręć w prawo w Cysterska. Tak jest. My tu już dzisiaj byli. My tu już dzisiaj jeździli. Pętla zamknięto. A więc fajny dzień, super. 200 metrów skręć w lewo w aleje. Nic innego jak tylko zakończyć tę trasę i powiedzieć wam, żebyście się wszyscy trzymali. To zaś. A jeszcze nie tylko. Już za chwilę. Rowery jeszcze jakieś stoją, auto tam jakieś stoi. Bo jak zakończyć, no to zakończyć porządnie. 50 metrów skręć w lewo w aleje. Dobra, jak tak chcesz, to tak zrobię. Czterdzieści metrów skręć w lewo w aleje.
widać, że moje auto też stoi. Spoko. Bieżąca prędkość 7,6. Fajnie, oświetlenie. 14 metrów przybywasz do punkt końcowy na lewo. No i jest też punkt końcowy. Garmin obwieścił, że zakończyliśmy dzisiejszą trasę. A więc jak gadałeś, było fajnie, było fantastycznie. Pojeżdżamy, pokeszowane i kolejną trasę zaliczono. A to oznacza, że tutaj w rejonie Raciborskim już raczej nie będę. Jeszcze mi została trasa Mitołowska, tam na Chudów. Jeszcze w Czechach jedna i druga trasa w zasadzie. Jakoś kawałek. Jeszcze Charlotte i... No i w zasadzie będzie nocne. Czym cię się i dodać.